Szeregowy pośle Kaczyński, panie marszałku, Wysoka Izbo. Złej baletnicy przeszkadza i rąbek u spódnicy. PiS chciałby rządzić dalej, ale nie pasuje im, że budżet nie jest z gumy. Dlatego chcą go zrobić dziurawym i jeszcze zapisać to w konstytucji. Tak wygląda obecnie nasz budżet. Ten worek od dawna jest pusty. Wydaliście już całe nasze pieniądze. Co więcej, zadłużyliście nas na 1700 miliardów złotych, a teraz prosicie nas, żebyśmy pozwolili wam dalej się zadłużać, bo zabrakło wam rzekomo na obronność. Jesteście ekonomicznymi analfabetami, dla których rządzenie polega tylko na szastaniu publiczną kasą. Nie myślicie o przyszłości, o ojczyźnie, o naszym bezpieczeństwie, o Polkach i Polakach. Dlatego nie zgadzamy się na żadne zmiany w konstytucji, bo inaczej puścicie nas z torbami.